Jesteśmy z gościną Anny Stasiak, byłej dżokejki, która ma za sobą ponad 800 startów w wyścigach konnych. Aniu, ścigałaś się na torze przez ponad 20 lat i zdobyłaś licencję dżokejki, wygrywając 100 gonitw. A tematem naszej rozmowy jest używanie bata podczas wyścigów konnych. Powiedz proszę, czemu zdecydowałaś się o tym opowiedzieć? To jest taki temat, który nurtuje mnie już od dawna, właściwie odkąd skończyłam jeździć wyścigi. Jakoś dawno chciałam już o tym opowiedzieć, natomiast chyba brakowało mi odwagi, takie mam wrażenie. Natomiast ostatnio wydarzyło się coś takiego, co jakoś poruszyło mnie w tej kwestii właśnie używania bata w wyścigach i chciałabym o tym opowiedzieć. Co to było takiego? Sytuacja dotyczy pewnego filmiku, który widziałam na Facebooku, udostępnionego przez jedną dziewczynę, która też w wyścigach bierze udział. I na tym filmiku był pokazany jeździec, jockey, który ćwiczy posyłanie konia w gonitwie i właśnie używanie bata. A obok niego jego synek, który robił dokładnie to samo co tata, jadąc na kanapie, siedząc po prostu na kanapie, miał założony kask i dokładnie powtarzał ruchy swojego taty. Tata był na sztucznym koniu, a synek obok na kanapie, na oparciu kanapy. I filmik generalnie jest taki wesoły, pozytywny, w takim sensie, że widać fajną relację między ojcem i synem, że oni się świetnie bawią, że to jest wspólna pasja. Natomiast to, co ja widziałam jeszcze w tym filmie i to, co mnie jakoś też dotknęło, to jest to, że ten mały czteroletni, nie wiem, pięcioletni chłopiec bił tą kanapę batem. I to, co jeszcze mnie uderzyło w tym filmie, to jest to, że ten film miał bardzo dużo polubień. Tam było chyba ponad 3000 lajków ten film zdobył. I dla mnie to było na tyle dziwne, że jakby można widzieć w tym filmie właśnie tą fajną relację między ojcem i synem, ale z drugiej strony ja się zastanowiłam, czego ten ojciec uczy tego małego chłopca i jak to się potem przełoży na to, kiedy ten chłopiec wsiądzie na prawdziwego konia, kucyka. Więc jakby zobaczyłam też inną perspektywę. Nie? I tak zastanowiłam się właściwie, dlaczego jest tak, że ja tą perspektywę inną widzę też. Nie? A czy ty sama, ścigając się na koniach, używałaś bata? Tak, używałam bata. Tłumaczyłam sobie to różnymi przekonaniami. Również bywałam na komisji technicznej za nadużywanie bata, więc jakby dlaczego chcę zabrać głos w tej sprawie, to jest jakby daję sobie do tego prawo, ponieważ byłam po jednej i po drugiej stronie. Teraz widzę coś innego, ale jak byłam dżokejką, widziałam zupełnie inną perspektywę. I chciałam jeszcze opowiedzieć o mojej córce, z którą kiedyś byłam na wyścigach. I ona, pamiętam, stałyśmy przy prostej finiszowej, oglądałyśmy wyścig, ogólna wrzawa, brawa i tak dalej. I po skończonym wyścigu moja córka, kilkuletnia wówczas, zapytała mnie: mamo, czemu oni tak biją te konie? Mnie wtedy zatkało, bo to jakby ja zobaczyłam wtedy, że ona widzi coś, czego jakby reszta ludzi oglądających wyścigi na przykład nie widzi. To jest trochę jakby ona powiedziała, tak jak w tej bajce Nowe szaty cesarza, król jest nagi i ona to widzi, a my tego nie widzimy. Nie? Jakby ta inna perspektywa, to dziecko, które jakby nie jest jakoś tam skażone tymi przekonaniami, że tak powiem, widziało coś zupełnie innego. A jakie to były przekonania, te właśnie dotyczące używania podczas wyścigów, w które wtedy wierzyłaś i o których słuszności byłaś przekonana? No, na pewno takim przekonaniem było to, że
konie mniej odczuwają ból niż my ludzie. Że mają grubszą skórę, że przecież różnie traktują się, jak są w stadzie. Czasami tam w ruch idą kopyta czy zęby i że to jest dla nich norma. Jak również takie przekonanie, to zaraz pokażę, bo mam tutaj baty, których obecnie się używa w wyścigach, takie przekonanie, że używam bata piankowego i że to nie boli po prostu. Możesz pokazać, jak ten bat wygląda? Tak, są dwa rodzaje batów. Ten jest batem starego typu. Taki no ciężki bat o długości 75 cm. A to jest bat, którego obecnie można używać w wyścigach. Owinięty tutaj taką miękką pianką. I to, co ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, to jest to, że ja kiedyś jadąc z wyścigu, no niefortunnie dostałam takim batem w udo. I to bolało. Miałam potem pręgę na nodze, siniaka i jakby to na pewno nie było przyjemne. Też chciałabym opowiedzieć o badaniach, które były robione. Jakby badano grubość skóry, porównywano grubość skóry jakby pod mikroskopem człowieka i konia. I to, co się okazało, mnie osobiście zaskoczyło, ponieważ te badania dowiodły, że konie mają cieńszy naskórek od naszego, ale też, że gęstość włókien nerwowych jest większa w skórze właściwej. Więc to jakby pozwala wysnuć taki wniosek, że konie przynajmniej tak samo jak my mogą odczuwać ból, albo może nawet i bardziej. Też na pewno nie jeden koniarz widział, jak mucha siada na skórze końskiej i że on po prostu jest w stanie na to zareagować. Czyli taki delikatny dotyk konie również czują. A czy ten pogląd dotyczący tego, że konie odczuwają ból podczas używania bata, jest powszechny w środowisku wyścigowym? No nie jestem w stanie odpowiedzieć jakby za innych. Mam takie wrażenie, że tak, że to jest taki ogólny jakby pogląd, że te konie jednak mniej odczuwają. Tak sobie tłumaczymy po prostu to używanie. Zresztą używanie bata czy palcata, bo też chciałam zaznaczyć, że to nie dzieje się tylko w wyścigach. Tego to używanie palcata, bata jest dozwolone praktycznie w jeździectwie. Ja tak sobie analizując to myślę, że konie są właściwie jedynymi zwierzętami, gdzie to jest jawnie jakby dozwolone. Bo pamiętam, jak ktoś mi kiedyś zadał pytanie, ale jakbyś widziała psa na ulicy, że ktoś go bije batem, to czy byś zareagowała? Ja powiedziałam tak. No to czemu nie reagujesz, jak uderzany jest koń w wyścigu, albo sama to robisz, nie? Zresztą to jest też ciekawe, że bat i palcat są nazywane pomocami. Tak, to są pomoce jeździeckie. To też się tak ładnie nazywa, ma bardzo ładną nazwę. Tak, dokładnie tak. To jest właśnie jeden z tych mitów jeździeckich, myślę. A czy używanie bata w stosunku do koni jest w jakikolwiek sposób limitowane w czasie wyścigów? Przez jakieś przepisy? Tak, istnieje regulamin wyścigów konnych i tam są określone, jest określony limit, który wynosi 6 uderzeń na prostej finiszowej. Jest określone miejsce, czyli zad, w który koń może być uderzony. No i jakby z tego, co obserwuję, to faktycznie komisja techniczna pilnuje tego, jeśli bywają karani za nadużywanie. Sama bywałam na tej komisji, jak już wspominałam. Więc no tak, to jest określone. Ale ta komisja bada tylko tą liczbę uderzeń, a nie siłę uderzeń, tak? Tak, tak. I to jest też no, różnica, jak na przykład jedzie jockey, a jedzie kobieta jockey. To też jakby ta siła na pewno ma znaczenie. Ale nikt nie bierze pod, komisja nie bierze pod uwagę, właśnie nie ocenia tej siły uderzenia, tylko liczbę samych uderzeń, tak? Tak, jest jeszcze taki przepis, który mówi, że nie wolno ręki podnieść powyżej ramienia, więc jakby ta siła jest też ograniczona przez ten ruch, tak?
No natomiast uderzenie to jest uderzenie. Opowiadałam o tym właśnie uderzeniu w udo i to naprawdę bolało, mimo że to w ogóle nie był pełen zakres jakby tego uderzenia, bo ja byłam blisko tego jeźdźca. A czy w takim razie te przepisy dotyczące stosowania bata w czasie wyścigów są zgodne z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, która mówi wyraźnie, że każde zadawanie bólu jest znęcaniem się nad koniem? Jeżeli uznamy, że konie faktycznie odczuwają ból tak podobnie do nas i używanie bata boli, to moim zdaniem jest to niezgodne z tą ustawą o ochronie zwierząt. Czytałam ustawę i jest tam w rozdziale 4, artykuł 15, który dotyczy wykorzystywania zwierząt w widowiskach sportowych. I on mówi o tym, że wszelkie jakby działania, które zagrażają życiu, zdrowiu bądź powodują cierpienie, są po prostu zabronione. Czyli, no tak jak mówiłam, to jeżeli uznamy, że a nie mamy podstaw tak naprawdę myśleć, że jest inaczej, że ten koń odczuwa ból przy uderzeniu, to tak naprawdę ten regulamin jest niezgodny z ustawą o ochronie zwierząt. A czy to prawda, że bat jest używany w czasie wyścigów dlatego, że panuje takie przekonanie, że on po prostu jest konieczny, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo jeźdźcom? Tak, jest takie przekonanie. I to jest chyba związane z tak zwanym zmienianiem toru jazdy przez konie, że ten bat pomaga zapobiegać. A czy to prawda? Czy rzeczywiście? Myślę, że po części może to być prawda, natomiast jest jeszcze druga strona medalu, a mianowicie taka, że konie podczas używania bata często właśnie ten tor jazdy zmieniają. I zdarza się tak, że koń po użyciu bata zmienia tor jazdy i wpada pod nogi innego konia. I to są bardzo niebezpieczne sytuacje, bo koń wyścigowy biegnie z prędkością 60 km na godzinę. Tam nie ma praktycznie czasu, siedzi wysoko nad koniem, więc każde potknięcie, wybicie z równowagi powoduje, może spowodować po prostu karambol. I takie rzeczy się faktycznie zdarzają. To komisja oczywiście zauważa, weryfikuje, czasem karze jeźdźców za nieumiejętne używanie bata. Więc moje zdanie jest takie, że ten bat często powoduje właśnie zagrożenie, a nie bezpieczeństwo. Poza tym też są rozgrywane gonitwy dla uczniów i starszych uczniów i one się jakby odbywają bez bata. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. Czyli jakby to przekonanie by mówiło, że jak my sadzamy uczniów na konie w takiej gonitwie, to nie stwarzamy im po prostu warunków bezpiecznych. Więc dla mnie to jest po prostu mit, który panuje w środowisku jeździeckim. A czy można twoim zdaniem wygrywać wyścigi bez bata i w ogóle trenować konie wyścigowe bez używania bata? No przez lata uważałam, że nie można, dopóki nie spróbowałam razem z trenerem, który jest również moim partnerem życiowym, zadecydowaliśmy w pewnym momencie, żeby nasze konie ścigały się bez bata. Czyli po prostu wszystkie konie zapisane do gonitwy przez nas są dosiadane przez jeźdźców bez bata. Jakby z pełną odpowiedzialnością, czy te konie wygrają, czy nie, to był eksperyment. No i ten eksperyment jakby przyszedł nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ Bachtanka została wtedy koniem roku i wygrała nagrodę prezydenta miasta Wrocławia. Sauron wygrał też 3 wyścigi, a Sauron był w ogóle uważany za takiego konia, który nie poleci po prostu bez bata, nie pobiegnie, że on jednak tego potrzebuje, tego bodźca. Ja myślę, że to też jakby ta odpowiedzialność ciąży na nas, jeźdźcach, ponieważ można nauczyć konia przyspieszania bez bata, bez tego strachu i bez bólu tak naprawdę. Jakby trzeba znać tylko po prostu podstawowe mechanizmy tego, jak konie, jak się kształtuje zachowania.
i to nie jest naprawdę trudne. I w tych wyścigach naprawdę widać, że te konie chcą się ścigać. W ogóle konie wyścigowe uwielbiają biegać. Ja mam 6 koni w tej chwili wyścigowych na padoku. One są cały czas na dworze w tej chwili. I one faktycznie potrafią mieć takie akcje, że biegają dookoła, się ścigają, brykają i tak dalej. Same sobie urządzają gonitwę. Dokładnie. Nikt ich do tego nie zmusza. Więc one mają faktycznie to we krwi. I ja tak sobie myślę, że to jest naprawdę do zrobienia nawet u takich koni, które są uważane, że bez bata nie pobiegną, nie przyspieszą. A co się takiego wydarzyło w twoim życiu, co skłoniło cię właśnie do tego, żeby przestać używać bata? Postaram się to tak opisać obrazowo. Trochę tak jak w aparacie fotograficznym mamy soczewki, które, przez które widać jakiś określony wycinek świata. Ja mam takie wrażenie, że po prostu poszerzyłam perspektywę patrzenia. Że zobaczyłam też tą drugą stronę medalu. Zobaczyłam to, że ten koń się boi, że się stresuje przed tym wyścigiem. Jakby cała moja praca w pewnym momencie skupiła się na tym, jak tym koniom polepszyć to, jakby ten dobrostan bycia na wyścigach. Bo jakby to, że one się stresują i to, że emocjonalnie czasem ciężko znoszą te wyścigi. I ten bat jest takim dodatkowym czynnikiem, który nie jest przyjazny dla nich. Dlatego postanowiłam w pewnym momencie, żeby się ścigały te nasze konie bez bata. A czy ktoś cię zainspirował? Może jakaś osoba albo jakieś konkretne zdarzenie wywarło na ciebie duży wpływ właśnie w tej zmianie podejścia? Myślę, że konie mnie w ogóle do tego nakłoniły. Jak zobaczyłam, jak to są wrażliwe zwierzęta, jak potrafią reagować na naprawdę na najmniejsze sygnały, zupełnie jakby delikatne, potrzebują jasności, potrzebują delikatności. To po prostu ten bat mi przestał pasować do tego. I jakby naprawdę te nasze konie moim zdaniem udowodniły, że to ściganie bez tej pomocy jest możliwe. Że te wyścigi mogą być bardziej przyjazne dla nich na pewno. I mam też paru znajomych, którzy nie chcą chodzić na wyścigi właśnie z tego tytułu, że im się to po prostu nie podoba. Tak jak to moje dziecko małe, które zobaczyło mamo, ale tam czemu oni tak biją, nie? To jakby są ludzie z zewnątrz, którzy przychodzą i oni to widzą. No i ja też w pewnym momencie po prostu zaczęłam to widzieć. I to był taki punkt zwrotny do zmiany. A jak na tą twoją przemianę zareagowało środowisko jeździeckie, w którym się obracałaś? Mam wrażenie, że środowisko zareagowało zdziwieniem. Na pewno jak Bachtanka wygrała tą nagrodę prezydenta miasta Wrocławia, to wszyscy się dziwili, jak do takiej gonitwy można zapisać konia bez bata i jeszcze ten koń może wygrać. Więc myślę, że to było zdziwienie po prostu. A czy używanie bata w czasie wyścigów jest obowiązkowe? Czy przepisy to nakazują? Czy można zastosować jakąś dowolność? Używanie bata w wyścigu nie jest obowiązkowe. Właściciel zapisując konia do gonitwy może zapisać go bez bata, taką adnotację zrobić. I wtedy jeździec, który wsiada na takiego, dosiada takiego konia, po prostu nie ma go fizycznie w ręce. Ja tu chciałam też odpowiedzieć o takiej odpowiedzialności za własne decyzje. Bo też to, co ja robiłam, to też jest moje, to uprawiałam taki rodzaj spychologii. Czyli to nie ja decyduję o tym, że używam bata, tylko to trener chciał, a może właściciel, a w ogóle to całe środowisko jest przecież w tym. No i tu właśnie ta odpowiedzialność, czyli ja jako jeździec biorę odpowiedzialność za swoje zachowanie, bo jeżeli ja to spycham na kogokolwiek innego, to tak naprawdę oddaję
władzę nad swoimi decyzjami komuś innemu. I każda z tych trzech osób, czyli właściciel, trener i jockey, mogą zadecydować o tym, że nie użyją w tym momencie bata. Czyli właściciel może zapisać konia bez bata i to jest jego prawo. Trener wydaje dyspozycję jeźdźcowi, czyli też może tak naprawdę powiedzieć, nie chcę, żebyś używał na tego konia bata i czasem tak się dzieje. Natomiast w gonitwie samej to już jockey, jeździec trzyma ten bat w ręce i to jego decyzja jest, czy go użyć, czy nie. A gdybyś mogła teraz coś zmienić w świecie wyścigowym lub przepisach wyścigowych, to co by to było? Gdybym miała taką moc, to na pewno myślę, że wyrzuciłabym tego bata z użycia jednak, wiedząc jak wrażliwe są to zwierzęta. Mi bardzo zależy na tym, żeby ludzie związani z wyścigami, ale nie tylko z wyścigami, ale z jeździectwem, poszerzyli swoją perspektywę patrzenia. Trochę wyszli z tych przekonań, które mają i jakby spojrzeli z innej strony. I dla mnie to jest trochę o tym, żeby spojrzeć nie tylko oczami, ale sercem. I to dla mnie jest ważne. Czyli wygląda na to, że ta zmiana podejścia do koni i do używania bata w stosunku do nich jest bardzo trudna, ponieważ przez dziesiątki lat ten bat był w użyciu. Jak myślisz, czemu jest ta zmiana jest taka trudna? Czemu nie można tak po prostu wyrzucić tych batów? No, pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to właśnie te przekonania. Druga myśl to jest taka, że niełatwo jest stanąć naprzeciwko całego środowiska i powiedzieć, ja tak nie chcę. Ja chcę zrobić inaczej, chcę coś zmienić, chcę postąpić inaczej i że to może być odebrane przez innych, na przykład jockeyów, jako słabość. A ja chciałam powiedzieć, że ja w tym widzę odwagę. Odwagę stanięcia naprzeciwko i powiedzenia nie chcę, wybieram coś innego. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good enough.